Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora dzisiaj Zapraszam Was na kolejny odcinek kalendarza adwentowego. Przerabiamy wierzbową zatoczkę, ale inspirujemy się właśnie starówką i w ogóle The Sims 1. Tak jak mówiłam, inspirujemy się, nie będzie tutaj wszystkiego co tam było. Szczerze powiedziawszy, ja wzięłam kilka projektów, kilka pomysłów stamtąd, nie wzięłam wszystkich. W zanadrzu sobie zostawiłam jeszcze może na kiedyś. Przepraszam, jeśli gdzieś się wkradnie wiercenie, ale akurat sąsiedzi zaczęli remont, jak ja nagrywam. Chyba dźwięk do tej serii będę musiała nagrywać już 6 rano. Normalnie bo po pracy, no to nie ma mowy, żeby bez wiercenia się obyło. Ja robię remont wieżbowej zatoczki, a nie mieszkania, także. W każdym razie, dzisiaj mamy pierwszą taką stuprocentową inspirację, no może no nie do końca też 100%, ale dzisiaj mamy tak bardziej właśnie The Sims jedynkowo. Wczoraj byli ćwirowie, Jeśli ktoś nie widział zapraszam. Przerobiłam w końcu ten paskudek ćwirów. A dzisiaj z otoczenia jeden przechodzimy na starówkę i do domu, który jest dla mnie sporą też inspiracją. Wydaje mi się, że życiową. Przenosimy się, można powiedzieć, w biedniejszą dzielnicę, ale zaczynamy od najdroższego domku w biedniejszej dzielnicy. Przenosimy się do dzielnicy Happy Trail i do pustego domku z jedynki. Nazywał się Meadowlark Home. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to się wymawiam. Był to dość spory domek w takim bardzo nowoczesnym stylu, parteróweczka. W środku było bardzo dużo miejsca, bo mieliśmy też pokoje dla dzieci. Domek w jedynce wyglądał tak, że mieliśmy wielkie takie wejście. On był pusty, nie był umeblowany, więc tak naprawdę po kolorach ścian można powiedzieć, że się domyślam, co gdzie miało być. Także było wejście. Po prawej stronie był taki przeszklony, dość z dużymi oknami kawałeczek, który pewnie miał być kuchnią. Przynajmniej po podłodze wnioskuję, że zazwyczaj to było w kuchni wrzucone. Był kawałek podwóreczka, też takiego wyjścia na podwórko, więc pewnie tam miał stać stół. Ewentualnie w drugiej części, chociaż tam raczej obstawiałabym, że był salon. Z tyłu były dwa pokoiki dla dzieci, jeden dla albo ewentualnie jeden do spania, drugi dla dziecka, jeden dla dziecka z, z taką balonikową tapetą, którą o eko zawsze praktycznie używałam. Tam ich było pięć na krzyż w sumie, więc ciężko było używać innej, ale jakby to konkretnie z dziecięcym pokojem zawsze się kojarzyło. Po lewej natomiast była łazienka i był taki pokój, który mógł być salonem, a mógł być też sypialnią, tak? Przynajmniej mi się z tymi dwiema rzeczami e, kojarzył. No bo mamy tutaj wykładzinkę, tak przytulaśnie, różowiódko, no ale jest też wyjście na zewnątrz, od przodu, więc e, tak trochę salon, trochę pokój. Więc ja tutaj zrobiłam oczywiście swój własny twist. Mniej więcej postaram się to przenieść wielkościowo. Wydaje mi się, że tam może skratkę gdzieś zgubiłam. Bo też nie chciałam takiego molocha wsadzać, bo to jest działka chyba 20x30 tylko. Więc ta w jedynce ma znacznie większy tył, no ale tam są też tylko krzaki, więc nie, nie, sądziłem, nie sądziłam, znaczy nie, nie pomyślałam, że nie ma sensu jakby tego oddawać. Jest też tam kawałek wody, a tu mamy cały, cały jakby tył z wody, mamy cały taki kanion. Chciałam powiedzieć o jejku. Rów. <gryw> I ja zdecydowałam się, że mamy oczywiście te wejście, takie konkretne. Po tej prawej stronie mamy jadalnię, fajną przyszkloną. Wydzieliłam kawałeczek zaraz za jadalnią na kuchnię z wyjściem na ten taki malutki ganeczek z boku. W tej części tylnej, która tutaj była otwarta poddajmy na to salon jakiś, ja zrobiłam sypialnię z oddzielną łazienką. Mała toaleta też się pojawiła przy praktycznie samych drzwiach. Dwa pokoje zostały dziecięce, jeden taki pod todlerka, drugi pod już dziecko troszkę starsze. Na końcu tego korytarzyka, tutaj po lewej stronie, zrobiłam łazienkę konkretną, a w tej części, gdzie był ten pokój i łazienka, stworzyłam salon takie konkretne, fajne, duży z wyjściem na ten taki przedni tarasik, geneczek. Tutaj nie mamy meblowania, więc też mogłam sobie puścić wodzę fantazji kolorystyczną, pozmieniać trochę. Zrobiłam też z boku później, zobaczycie, oddzielenie takie leciutkie od działek obok. Ze względu na to, że jest to najdroższy dom przecież w tej okolicy, to gdzieś, gdzieś tam chcieliby przykryć troszkę tą taką mniej estetyczną część. Po prostu tutaj mi najbardziej pasowo, najbardziej jakby klimatycznie. Zmieniłam też dach, bo normalnie w jedynkowej wersji ten dach to jest taki typowy czterospadowy dach porozkładany po wszystkim. Nie mieliśmy takich możliwości jak mamy teraz, więc zdecydowałam, że jeśli by mogli, wydaje mi się, że użyliby tego dachu jednospadowego. Bo sam dom kojarzy mi się z takim bardzo mid-century modern i powiem wam, że poszłam w tą stronę z tym domkiem. Taki podmiejski dom dla rodziny z czasów, w których tak naprawdę ta jedynka powstawała. Myślę, że gdzieś tam to najbardziej oddawało taki zamysł, który tutaj się pojawił. Jeśli chodzi właśnie o ten w ogóle zamysł na tą jedyneczkę, żeby ją odtwarzać, to głównie dlatego, że patrzyłam, że też ludzie odtwarzają tak, ale ludzie odtwarzają bardzo często jeden do jednego, tak że tego już nie muszę robić, to możecie znaleźć jak najbardziej na pewno na internecie. A ja postanowiłam się właśnie zainspirować tym i porobić coś w tym stylu, w takim odniesieniu można powiedzieć do jedynki, bo jakby nie było... Ja pamiętam, że w jedynkę grałam już w 2000. tak mi się przynajmniej wydaje. No nie dam sobie w tej chwili ręki uciąć, tak? Ale pamiętam, że jeszcze nie chodziłam do szkoły, a grałam w nią w szkole, w której pracowała moja mama. Bo w pracowni komputerowej był jeden komputer, na którym była wgrana The Sims 1 i jakieś w ogóle, nie wiem, z jakich źródeł, nie pytajcie mnie, jak to ktoś w ogóle tam wsadził. W każdym razie była ta jedna, jedy, jeden, jedyny komputer z jedyneczką. A ja z siostrą wakacje bardzo często spędzałyśmy w szkole. Nie, że wiecie, no jakoś tam długo, tak? Ale miałyśmy możliwość, gdzieś tam ulokowane zostałyśmy zazwyczaj na wakacje w tej pracowni komputerowej, bo same komputera w domu nie miałyśmy. Dlatego też mi się kojarzy, że to był 2000 że to nie był 2001, bo już w 2001 to ja już chodziłam do szkoły. A wydaje mi się, że jeszcze wtedy nie, nie chodziłam. Głównie oczywiście grała moja siostra, bo ona była starsza. I szczerze mówiąc, grą to nie można było tego nazwać, bo tam była jedna rodzinka. Ktoś, kto wgrał ewidentnie tę grę, wiedział jakie są kody do niej, wiedział wszystkie możliwe zakamarki tej gry, bo była jedna rodzinka i to nie byli właśnie ćwirowie, która była bardzo bogata. Naklepane było przecinków, yy, znaczy tych średników i wykrzykników. I pamiętam, że zawsze przychodziłyśmy, grałyśmy i nie zapisywałyśmy gry, bo bałyśmy się, że ta, tej osobie zniszczymy jakiś tam postęp, tak. Tak więc sobie grałyśmy, grałyśmy i, i wyłączałyśmy. No, oczywiście, po, po paru latach, chyba w 2003, jak dostałyśmy komputer, no to oczywiście od razu musiał być Simsy. I od tamtego momentu miałyśmy już kupowane płyty wszystkie. Nie mam niestety tylko faktycznej, fizycznej wersji, chyba pierwszej podstawki i pierwszej części. No, i nie mam niestety balangi, bo ktoś mi ją ukradł. Wydaje mi się, że wiem kto, ale nigdy jej nie odzyskałam niestety. Tak mniej więcej rozwijała się moja nostalgiczna historia simowa. Wydaje mi się, że w tym domku też później z czasem grałam. Bo jak go zobaczyłam, to miałam takie, że coś mi się kojarzy. Fakt, że ja zazwyczaj dużo po prostu też budowałam. Jak tylko gdzieś tam chciałam usiąść do Simsów jedynki, to to jednak budowałam sobie sama też, ale wydaje mi się, że kiedyś jakieś tam korzystanie z tego miałam. W szczególności, że mówię, to jest taki mój styl, można powiedzieć. Ja wiem, że patrząc po tych jedynkowych zdjęciach, to jak coś takiego można nazwać stylem? No ale na tamte czasy. Ogólnie powiem wam, że to się tak zaburza po latach. Zobaczycie kiedyś sami. Ja w tej chwili, jak na przykład oglądam GTA 3 czy GTA Vice City, bo teraz był remaster. No ja powiem wam, że naprawdę wydawało mi się, że to przed remasterem już tak wyglądało jak po remasterze. Dla mnie to był szczyt technologii 3D po prostu. Szczyt graficzny i tak samo jedynka była szczytem graficznym. Te stoły, te krzesła, okna, drzwi. Myślę, że też jedynka gdzieś tam zaszczepiła te takie poczucie i uczucie do późniejszych modów, zrobiła taki podest pod mody. Bo ja w jedynce i w dwójce modów nie używam w ogóle. W dwójce później, może kilka, jakieś fryzury. Pamiętam, że na pewno ściągam. Nie, przepraszam, w dwójce kłamie, bo ciuchy ściągam Mebli jako tako nie modowałam, ale ciuchy jak najbardziej, bo tam był jeden cały taki klusek, można powiedzieć, ubioru. Więc tu faktycznie mi się zdarzało, ale to już dużo, dużo później, pod koniec serii, wydaje mi się. Jedynki nie modowałam, ale te, jakby te, te, takie, ten wygląd tych rzeczy tam był taki realistyczny, taki pseudo realistyczny, próba takiego realistycznego. Stąd też myślę, że to jest taka podwalina, że mi te mody alfa gdzieś zawsze się działy. Mimo tego, że nie są Simsowe, to kojarzył mi się z tą taką właśnie próbą e, zrobienia z Simsów, a raczej bardziej próbą twórców Simsów do tego, żeby to w jakimś stopniu był taki program do dekorowania wnętrz i do budowania. Dajcie znać, czy kojarzycie ten domek. Dajcie mi też znać, czy przerabialiście go sobie kiedyś. Może jak ktoś grał w jedyneczkę, może w nim grał. Dajcie oczywiście też znać, jak udało mi się go odwzorować i jak podoba Wam się nowa wersja jego. Wersja po 21 latach. O, to jest Meadowlark House Home po 21 latach w głowie mojej, w głowie Pandoremy. Ja powiem Wam, że naprawdę cieszę się z tego, co będzie przez najbliższych parę, parę dni, paręnaście dni. I już nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać kolejne rzeczy, no ale na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że macie jeszcze szansę wziąć udział w rozdawajce. Wszystkie informacje są w odcinku specjalnym poświęconym temu, bo może potrzebujecie jakiejś kolekcji i macie odrobinę czasu, żeby wziąć udział, to zapraszam. Oczywiście, jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu kontent, zapraszam do subskrypcji kanału. My się słyszymy jutro, a widzimy w komentarzach. Także do usłyszenia i pa pa!